Dzień dobry, we wtorek, 13 sierpnia. Światło muszę zgasić, ale najpierw zobaczymy, jaka temperatura. 10 stopni. 10 stopni, widać? O jest. 10. No, to dzisiaj będzie morsowanko, wężowanko. Zacne. Już ręcznik trzeba przygotować jakiś. O. Tu niech leży. Idziemy kota wypuścić chyba, nie? Budę trzeba mu robić. Jakąś na zewnątrz. Albo tu tą dziurę wykroić. Naprawdę już zaraz urlopy się kończą nam. Ja też na zlecenie powoli. Kocie. O, Lucja mówi, wózek muszę oddać. O, kot śpi na walizkach. On już jest na walizkach. Chłodno. A, dobra, przed chwilą pies sąsiadów szczekał. Bo i dlaczego? Bo tu kocur jakiś się czaił w krzaczorach. Rudy ryc. Dobra, jest zimny. Dzisiaj wiatru nie ma już, bo przedwczoraj mocno, bardzo mocno wiało. Dzisiaj, wczoraj trochę wiało. No, dzisiaj uzbrajamy pralkę. Ostatnie z urządzeń, które są niezbędne w domu niestety. No i tyle, czyli prąd. A fugę wam pokażę później, jak ją bardzo źle zrobiłem. Przyznam się do tego, no. Wczoraj mi nie poszło. Nie mam cierpliwości do takich prac po prostu drobnych. Dobra, myjemy tylko, morsujemy. Po biczach wodnych jastrząb już poluje. Słoneczko już widzicie tam. Ślizga się po koronach drzew. Górą leci i oświetla sąsiadów. Normalnie paruje ze mnie. Dobra, wycieramy się i do roboty. Nie no, kawkę oczywiście najpierw. Pokażę wam zaraz fugę. Od jutra, od środy syn jest na 3 dni. Wakacyjny pobyty u taty. Więc nie wiem, czy rozpalać w kominku, czy się nie opłaca. Zaraz słońce będzie i normalnie paruje ze mnie jak z konia na krupówkach. Albo pod morskim okiem. Poważnie. Dobra, zaraz się widzimy z domku. Oczywiście nikt nie posprzątał po mnie. Tutaj, jak widzicie, kuchnia już jest praktycznie skończona. Lampa zawisła, taka ładna. Z Ikei. O, świeci bardzo ładnie. Oświetla nam nasz stół bez krzeseł. A po co nam krzesła? I jak widzicie, zasłonka jest z nieszczęsnej szafki, którą komentowaliście chętnie. No, także jest zasłonka, jest dobrze. Dobra, dzień dobry. Stolik kawowy. Wszystkie życie youtubera. Widzicie? Spadł mi statyw jak wiatr. Wiał przewrócił po prostu i pękło mi to. Ten uchwyt. Uchwyt. Chciałem postawić was na ten. Uchwycik mi pękł. Został telefon. Coś może z tym zrobię. Zobaczymy. Czy znamy, ale chyba wyrzucałem te wszystkie części. Bożenko, Bożenko, co tu jest? Klasa energetyczna A. 45 kWh. Zobaczymy, jak to będzie.
śmieci trzeba wywozić, nie? Można odłożyć, to, bo tam góra też jest. Tu suszy się troszeczkę z wilgoci. W komineczku się dopala. Pod żebrze. Jeszcze zapas jest. Tutaj trzeba śruby transportowe, wiecie, wykręcić tak według instrukcji, żeby zwolnić bęben maszyny losującej. Tu jest wąż taki, jak widzicie. 7 kg to jest taka slim praleczka. Zobaczymy, jak to będzie chodzić. No i muszę teraz przygotować wszystko, nie? Taka pralka firmy takiej, o proszę, taki model tutaj, cyk. Jak będziecie pytali, 1800 zł w Media Expert. Media Expert. 1800 promocji, panie. O. No dobra. Nie wiem, jakie wymiary, już nie pamiętam, ale tu ma 60 cm niecałe. Razem chyba z tym. Przez drzwi nam ledwo przejdzie. I bęben. Ciekawe, czy przejdzie w ogóle. Muszę zmierzyć to jeszcze raz. Dobra, działa. Gniazdko trzeba zrobić, plus ten zawór jakoś ogarnąć, żeby był szczelnie. No i odpływ. Dzisiaj, zadanie na dzisiaj. Już sprzęt, osprzęt gotowy. Ewa robi zasłonkę w kuchni. Kazała mi się zająć pralką. Nie wiem dlaczego. I się przecież zajmuje. No bo tutaj tak. Chciałeś na siłę pomagać. A, chciałem pomagać na siłę. No dobra. Prąd jakiś by się przydało wyłączyć chyba. Bezpiecznie by było. Dobra, popatrzmy. Okularki jakieś by się przydało. Gdzie są? Co mama? Ja wyłączyłem. Zobaczymy, czy jest prąd w gniazdkach. Z elektryki nie jestem mocny w ogóle. Tak jak z kładzenia fug. Teraz jest pod prądem wszystko. Powinienem wyłączyć, nie? Tylko izolację ściągnę i chcę zobaczyć, czy jest faktycznie pod prądem. Coś tu jest. Wieście 34 V. Aż się muszę rozebrać. Czyli tu przychodzi gniazdo, zobaczcie. Wodoodporne. O, parzenko, dobra, to teraz wyłączę w skrzynce. Walczymy z gniazdkiem. I co, ten gruby kabel tu mam tutaj wprowadzić. Tak to wygląda na razie. Widzicie? Tak pi razy oko. Połączyłem to wszystko. Tu podwójnie, tu podwójnie. Tu jest te kabelki cieniutkie takie. Gniazdo podwójne, bo takie znalazłem, nie? To się wszystko raczej zmieścić powinno. Ale jakoś to zamocować. Będzie dobrze. Co tu się dzieje? O, Ewa tutaj działa z zasłonkami w kuchni. Od żebrze, ale nie mamy na niego takiego, taki specyfik, wiecie? O, już uciekł. No, tak wystarczy. Psik, psik, psik. No, już go nie ma. Włączymy, zobaczymy, czy zwarcie pójdzie. Ej, chyba dobrze coś zrobiłam. Dobra. Idziemy pomierzyć tutaj. Co nieco. Oglądam Bartosiaków. Historia realna. Tego gościa nie lubię, bo to jest amerykańska onuca. Zmierzymy. Cyk. Cyk. To drugie też jest. No nie. Taka
kabelki uporządkować. Jakieś manewry trwają. Proszę, co za profesjonalna to maszyna do szycia. Ewa zmienia pracę. Otwiera gabinet. Gabinet zasłon. Na szczęście nic nie słyszę, bo słucham muzyki. Dobra, ja pralkę. Tutaj już powoli pralka doszła do siebie, czyli się ogrzała. Tu mamy już prąd. Teraz z hydrauliką trochę powalczę, z zaślepkami tutaj, z odpływem. I będzie dobrze, panie. Tak, żeby ci było wygodniej, kochanie, zsuwać. Tak, tak, te ucha takie, nie? Ucha. No. Nie wiem, skąd je wymyśliłam. Ale... To dopiero przyłożyłam, dopiero będę przyszła, tylko mierzę, gdzie mam no. W równym miejscu, no, no. Wiesz? Okej. No i dzięki mojej babci, świętej pamięci, niech jej ziemia lekką będzie i mojej mamie, nauczyłam się szyć i teraz nie muszę biegać po krawcowych, żeby sobie przerobić zasłonki na przykład. Wiaderko hydrauliczne jest. Trzeba tutaj to, coś tutaj ogarnąć. Tak to wygląda. Mam taką kształtkę, bo nie mam nic innego na 3/4, a węże do pralki jest 3/4 cena, więc wkręcę coś takiego, to jest chyba z grzejnika, coś mi się wydaje. Podwinę trochę i dobra, żeby dokręcić to, a nie mam takiego imbusa, tą końcówkę, to znalazłem taką 3/4 nakrętkę od wodomierza. Nakręcimy po to, tylko żeby... Jeszcze trochę ręką. Teraz pójdzie całość. Idzie całość. Zobaczcie. Obraca się. I później odkręcimy, nie? Dobra, i to mi posłużyło do dokręcenia tej części. O tej. I teraz tu przyjdzie wąż. Tak, jeszcze odpływ. A póki co jemy śniadanie, obiad. Głodna, no tak? Prawda? I tu ja tu kanapkę zrobię. Perki. Widzicie? Kiedyś się mówiło, jak się cieniutko kroiło, że widać Moskwę przez to. Dawaj mi. Pamiętacie? Pamiętasz? No. Kanapki. Nie. Moskwę? No, nie. Że Moskwę, no bo wszystko z Polski szło do Moskwy, nie? Z kolei do Ruski. Warszawę. Nie, no Moskwę widać, bo wszystko, cała wędlina, dobre jakieś jedzenie było i eksportowane do Rosji, oczywiście. Nie z przymusu, nie, nie. Taka kanapeczka. Co mi się nitka skończyła? No. Jeszcze kanapeczka. Jedno. Zabijana. To Ewa. Dziękuję. Bo wypadł. O Jezus. Ja podwójny ser poproszę. O, widzicie? Takie jedzenie muszę. Odcięłem skórę świńską. No i takie jedzenie tam spokojnie. Szybka akcja. To z rządów, tylko z braku czasu. No. Przerwa techniczna na jedzenie. Po śniadaniu. Po obiedzie raczej. Czas na demontaż. Lub praleczka. Wózeczek. Lucjan, jeszcze raz dziękuję. To chyba ostatni manewr dla wózeczka, umyłem go, czyściutki jest i spróbujemy wjechać tam do tych wąskich drzwi 60. Czy się uda? Ja najpierw się przypakuję tylko. Weź tam to kokanie, kartony. O, nie będzie.
już muszę kłaść, nie? Tak. Czekaj, może... Na coś... Szybko jakiś szmat... Nie, nie. Ty tak olu, no. Tutaj rękoma. I bo ja będę powoli, żeby mnie nie upadło na przykład. A ja będę trzymał tylko tak malutko. Dobra, ja już trzymam, mała. Tak? No. Już mogę? No. Widzicie, na milimetr wjechała praleczka. Tak tu widzicie i jeszcze dalej coś takiego. Odkładki redukujące hałas. Jakiś kurwa. Znowu wyszła jakaś kurwa balerina. Dobra, to się uleży, nie? Będzie dobrze. To jest Babcin na imieninach. Firanka tam. Ze słoneczka chodniczek, ja pierdolę. Kochani, idźcie ci mi z tą kamerą. Ja mam tutaj tak, zobaczcie. Jeszcze tylko odpływ. I pierwsze uruchomienie. Póki co herbatkę pijemy, jest około 12:55. Jest gorąco, a my jeszcze na podwórku nie byliśmy dobrze. Dzisiaj nie wiem, będzie. No nie, szkoda takiej pogody. Jutro może do Łeby skoczymy, nie? No. Piękna pogoda, bo... Zawsze marzyłam o takich zasłonkach. No. Na balerinę. Piękne, to jest jednoczęściowa. Zasłonki, no nie? I na lewą rękę, bo ja tak lubię. Z lewej ręki pociągnij w tamtą stronę, mała, jak to działa. Ładnie to ułożyć. No. O to mi chodziło. O to mi chodziło właśnie. Lekko miało chodzić. Cyk. Cieszysz się teraz? Bardzo, dziękuję. Dziękuję ci. I tylko kwiatek. To dla ciebie to robiłam. Przeszkadza kwiatek tylko jeszcze. Kwiatek w ogóle sobie wylewa, to robi do sypialni. Dobrze. Ale ja to tylko dla ciebie zrobiłam. Dziękuję. No. No bo ja będę często zasłaniał, odsłaniał. No. Bo ty nie, na pewno, ale ja. Tam jest taki kluczek, i tym się odkręca igła. Tu. Wkręcamy. Wyciągamy starą igiełkę. I wkładamy. I właśnie teraz umieścić tutaj u mnie. Jest, ok. I przykręcamy. Tak, i gotowe. No i gotowe. Teraz trzeba to wyprasować. No tak powiedział, że pewnie czemu nie długie do ziemi, a dlatego, że większe kurzołapy byłyby. Krótsze mniej kurzu. Dobra, tymczasowo jest tak. Już podłączyłem do gniazdka. Na razie tak. Wąż tak. Już wiem, że zawór powinien być odwrócony. Tak przynajmniej lepiej by było. Włączyłem do prądu. Pierwszy odpalenie. Ok. Start. Pauza 15 minut już jest ustawione. No to start. Gdzie tu jest ekspres? A, bo tu jest temperatura. Patrzymy, czy nie cieknie. Szczelne było odpływ. Co? Cicho? Tym razem ja robię obiadek, Ewa jeszcze zasłonkami walczy.
dzisiaj mięsko, wieprzowinka, jajeczka i pomidorki zaraz zrobimy. I takie jedzonko, a w tle oczywiście... Słuchaj, spokojnie, zaczną nie, bez nas, tak? Czy nasza obecność nie jest tutaj konieczna, dadzą sobie radę, prawda? Mają wprawę, także fajne komentarze możecie Państwo sobie spać sytuacji międzynarodowej. I tak opowiadali. Co więcej, no, wskazuje się, przypominamy, że... Dziadek. Idę zanieść do Ewy. Mamy zasłonki w sypialni. Ale nie pokazywałem wam, wieszaki mamy takie tutaj. To już moje, garderoba wisi tutaj, czeka na zawieszenie. No i mamy tu łóżko, nie patrzcie, bo nigdy nie ścielimy. Bo jest ciągle używane. I my tak już, no i słoneczko nam tu świeci. To tyle. Co jest dzisiaj? We wtorek. A tutaj jest kot, on jest świadkiem. I dobrze, i zaczynam dzień w ten sposób. Właśnie prysznic wziąłem zewnętrzny, ale wynika to z upału. Także pozdrawiam, oglądajcie, subskrybujcie, łapki do góry i tak dalej, i tak dalej. Jak się podobało, jak nie, to łapki w górę. 24 stopnie. Hej, we wtorek.